Lato 1980 roku, otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Parady i żywe obrazy zapowiadają wspaniałe wydarzenie sportowe. To jednak tylko pozory. Kilka miesięcy wcześniej Związek Radziecki rozpoczął inwazję Afganistanu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zbojkotowały olimpiadę. Na moskiewskim stadionie czuje się powiew zimnej wojny. W bratnich krajach bloku wschodniego atmosfera również nie jest dobra. Moskiewska publiczność wygwizdała polskiego tyczkarza Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz zdobył złoty medal i odpowiedział Rosjanom wymownym gestem. Polacy są zmęczeni życiem w objęciach wielkiego brata, z reżimem, którego nie wybrali i który utrzymywany jest za pomocą siły. To także przedsmak wydarzeń, które nastąpią tego lata na wybrzeżu. Robotnicy gdańskiej stoczni na oczach całego świata zbuntują się przeciw władzy i założą pierwszy wolny związek zawodowy w bloku wschodnim. Będzie to cios w serce systemu i ostatecznie doprowadzi do jego upadku. Solidarność. Pierwszy przełom. Stocznia imienia Lenina w Gdańsku. Od roku 1946 17 tysięcy robotników i inżynierów buduje tu statki dla całego bloku komunistycznego. Przedsiębiorstwo jest jednym z filarów polskiej gospodarki, symbolem triumfu socjalizmu. Stocznia była chlubą Polski. Uważano, że powstają tam najlepsze statki na świecie. Jej robotnicy stanowili elitę klasy pracującej. Jednak i tu, jak w całym kraju, warunki pogarszają się z roku na rok. Stoczniowcy spędzają w pracy po 12 godzin dziennie, a później stają wobec pustych półek w sklepach. Tymczasem nomenklatura, kierownictwo partii komunistycznej ma wszystkiego pod dostatkiem. Byłeś członkiem partii, mogłeś liczyć, że dzieci pojadą za darmo na kolonie, do Bułgarii, tak? Czy na Węgry. Byłeś członkiem partii, mogłeś być brygadzistą albo mistrzem. Bez tego członkostwa raczej nie. Na tym polegał ten komunizm, że tylko żywi się swoich. Oficjalne związki zawodowe znajdujące się pod pełną kontrolą partii widać tylko na pierwszomajowych pochodach. W potrzebie robotnicy zdani są na swoich odważniejszych kolegów. Takie zaangażowanie wiązało się z poważnym ryzykiem. No, mieliśmy taki przypadek w styczniu, przed sierpniem, że naszego kolegę, działacza związków zawodowych, wyłowiono martwego z odciętymi nogami z martwej Wisły. Jak ten pogrzeb organizowaliśmy, to byliśmy strasznie obstawiani przez służbę bezpieczeństwa. Nie chcieli dopuścić ludzi na ten pogrzeb. I wiedzieliśmy, że no, takie rzeczy się zdarzają. W Gdańsku gniew narasta od dawna, a reżim uważnie przygląda się nastrojom klasy pracującej. Już raz w roku 1970 robotnicy zbuntowali się i wyszli demonstrować przeciw podwyżkom cen. To był bunt z pobudek ekonomicznych, ale on oczywiście natychmiast nabrał kształtu politycznego. Wojsko strzelało do tych demonstrantów. Zginęły 42 osoby od kul, a ponad 1000 zostało rannych. I to przeżyli wszyscy mieszkańcy. W związku z tym poziom świadomości był znacznie wyższy niż gdzie indziej. W
10 lat później, latem 1980 roku, nastroje wśród stoczniowców znów osiągnęły stan wrzenia. Czarę przelewa kolejna podwyżka cen żywności i zwolnienie z pracy ich koleżanki Anny Walentynowicz za działalność związkową. 15 sierpnia 1980 roku w stoczni wybucha strajk. Robotnicy domagają się przywrócenia do pracy Walentynowicz i zwolnionego kilka miesięcy wcześniej elektryka Lecha Wałęsy. Tym razem strajkujący zabarykadowali się na terenie stoczni, licząc, że ochroni ich to przed atakiem sił bezpieczeństwa. Wałęsa szybko staje się liderem ruchu. Obalić system, tamten system, możemy tylko z robotnikami wspólnie. Trzeba było zakwestionować ideologię władzy robotniczej, a to można było zrobić tylko z robotnikami. Wieści o strajku rozchodzą się po całym wybrzeżu, przekazywane z ust do ust i za pomocą nielegalnie drukowanych ulotek. Przykład stoczni działa na robotników innych zakładów, tak samo zmęczonych pogarszającymi się warunkami życia. Do strajku włącza się też transport publiczny. Przyjechałam następnego dnia do pracy, wsiadłam w swój tramwaj i postanowiłam, że stanę tym tramwajem. Tak jak dziewczyna, która idzie na spacer, bierze kwiatuszek, wyrywa listki, kocha, nie kocha, tak ja myślałam stanąć, nie stanąć. W końcu przy Operze Bałtyckiej, bo jeśli stanąć, to tylko tam, stanęłam i powiedziałam, proszę państwa, ten tramwaj dalej nie pojedzie. Tymczasem stoczniowcy odnoszą szybki sukces. Dyrekcja spełniła ich postulaty. Walentynowicz i Wałęsa zostają przyjęci do pracy, a strajk dobiega końca. Robotnicy zaczęli opuszczać teren stoczni. W tym momencie dotarli tam przedstawiciele transportowców. Chodzi Krzywonos i inni i mówią, wy swoje załatwiliście, a nas zostawiacie. Poprosili nas o solidarność z nimi. Jest możliwość przejścia ze strajku zakładowego, stoczniowego na strajk międzyzakładowy. No i oczywiście Bogdan Borusewicz powiedział, no to co, strajkujemy. I w ten sposób Lech Wałęsa stwierdził, to zróbmy strajk solidarnościowy. I tak się stało. Rozpoczyna się kolejny strajk, tym razem w imię solidarności z innymi zakładami. To decydujący moment. Ruch kontestacji osiąga punkt, z którego nie będzie powrotu, a protesty rozleją się na cały kraj. Nazwa Solidarność nasuwa się automatycznie i stanie się hasłem przewodnim tych letnich dni. Trzeba było to zobaczyć. Strajkowało 30 tysięcy ludzi i 150 zakładów w całym regionie. Do protestu dołączają warszawscy intelektualiści ze środowisk opozycyjnych. Jacek Kuroń i Adam Michnik zostają aresztowani w drodze do Gdańska. Ale inni, jak Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki, docierają do stoczni. Chcą wnieść swój wkład w ruch, który zaczyna wykraczać poza ramy konfliktu pracowniczego. Zaproponowali nam pomoc i to była najlepsza rzecz, jaka nas mogła spotkać, bo my żeśmy nie mieli pojęcia o niektórych rzeczach. To był pierwszy raz w 80 roku od wojny, że byliśmy jednym środowiskiem. Że nie byli robotnicy, inteligencja, tam, nie wiem, inżynierzy czy lekarze. W nocy intelektualiści i robotnicy opracowują 21 postulatów, które Solidarność przedstawi władzom. Wręczy je delegacja strajkujących z ponad 200 zakładów. Walczymy o to, by było jak najmniej, ale jak najszerszą ilość ludzi zabrać, żeby ludzie się utożsamiali, żeby walczyli o to, ale żeby wszystkie tematy główne zabrać. Jaki będzie pierwszy postulat? Wiele osób chciało tam widzieć wolne wybory.
Borusewicz był przeciw, bo oznaczałoby to otwarty konflikt z władzą. Zamiast tego należało szukać równowagi. Do czego ja dążyłem? Oczywiście do demokracji i do niepodległości, ale nie można było o wszystkim mówić, to jest jasne. Mówiliśmy o wolnych związkach zawodowych, czyli o to możliwość stworzenia punktu zaczepienia. 21 postulatów zostaje wywieszonych na bramie stoczni. Pierwszy to prawo tworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych. Dalej robotnicy żądają prawa do strajku, wolności słowa oraz swobodnych mediów, które teoretycznie gwarantuje konstytucja PRL. Przy bramie stoczni rozgrywa się niezwykły spektakl. Tysiące mieszkańców miasta przychodzi wesprzeć protest. Stoją tam w dzień i w nocy. Tłum nieustannie rośnie. Ludzie zaczynają otwarcie krytykować reżim. W Polsce jest ludzi, co należą do związku zawodowych członków. I jak składki opłacają przez tyle lat. Co te związki dały? Klasa robotnicza to nie jest XVIII wiek, ciemnota, co się umie tylko podpisać, a może tego. Ludzie są wykształceni, a w takiej ciemności, w takim otępieniu chcą ludzi trzymać. Ludzie wiedzą, wiedzą jak się gdzie indziej żyje, proszę pana, o co związki wszędzie walczą. Przemawialiśmy do tych ludzi. Oni się tu czuli wolni, oni nie wiedzieli, że można wejść na bramę, wziąć mikrofon i powiedzieć, że ta władza mi się nie podoba i nikt go w pałką w łeb nie uderzył. I się czuli wolni, chociaż na chwilę, chociaż na chwilę. W momentach spokoju powraca czułość. My żeśmy nie mieli co jeść tam. O raptem po dwóch dniach, że my mamy tego do oporu, że przyjeżdżają ludzie z miasta, przywożą chleb, przywożą owoce, że przyjeżdża mięso. To było coś niesamowitego. Nigdy w życiu nie przeżyłam takiej scenerii. Dla nas coś niesamowitego, jak nas trzymało tutaj na duchu. Tak? Przecież tu było 12 tysięcy ludzi, to trzeba było wyżywić. I ci ludzie z zewnątrz przeciwko tej władzy tak się poczuli tą wolność, że tu wszystko przynosili. To był niezwykle rzadki moment, gdy zmobilizowało się całe społeczeństwo, robotnicy i mieszkańcy Gdańska. Zaczęli ze sobą rozmawiać, zaczęli wspólnie działać i nie zważali już na poczynania aparatu. Przejęli władzę w swoje ręce. Nie był to pierwszy raz. Rok wcześniej społeczeństwo zmobilizowało się z okazji przyjazdu Karola Wojtyły, odwiedzającego kraj jako papież Jan Paweł II. Kiedy ludzie milionami wychodzą na ulicę, dostrzegają swoją siłę i słabość władzy totalitarnej. Co więcej, sam papież powiedział im, nie lękajcie się. O Święty nas pozwolił nam się policzyć, uwierzyć w siebie, zobaczyć, że to jest możliwe. A resztę zrobiliśmy już my. Katolicyzm odgrywa ważną rolę podczas strajku. Przed bramą stoczni Lenina odbywają się regularne nabożeństwa. Ludzie się bali, strasznie się bali, że będą na nich strzelać. Stąd pomysł mszy, fabryka, który też umożliwia ludziom z miasta podejście pod bramy. Ludzie też się bali podchodzić na początku. Chodziło o znalezienie pewnego pretekstu, ale także dania wsparcia moralnego. W Polsce działy się rzeczy niebywałe. Nie chodzi wyłącznie o powstanie Solidarności, lecz również o wizytę Jana Pawła II. Był to znak, że imperium zaczyna się kruszyć, poczynając od najsłabszych elementów. Polacy nigdy nie zaakceptowali systemu komunistycznego, dlatego Kościół katolicki utrzymał tam silną pozycję.
tylko pomoc komunizmu. Zdjęcia ze stoczni obiegły świat. Poruszyły międzynarodową opinię publiczną, a także rządy w Waszyngtonie, Paryżu i Bonn. Pierwszy raz w historii społeczeństwo kraju komunistycznego otwarcie i pokojowo kontestowało władzę totalitarną. Obrazy ze stoczni gdańskiej w sierpniu 1980 roku były niesamowite. Ujęła mnie siła opozycjonistów. Prezydent Carter widział w tym reakcję społeczeństwa na radziecki system represji. Nie wiedziałem tylko, jak się to skończy. Na widok tych zdjęć musiałem wziąć głęboki oddech. Miałem mieszane uczucia. Z jednej strony byłem szczęśliwy, że w Polsce dzieją się takie rzeczy. Martwiłem się jednak, jak odpowiedzą władze. Letnie miesiące sprzyjały strajkującym. Gdy do partyjnej centrali zaczęły nadciągać złe wiadomości z wybrzeża, większość notabli odpoczywała nad Morzem Czarnym albo na Mazurach. Reakcja partii była jednak szybka. Niepokojom trzeba położyć kres. W Gdańsku zablokowano linie telefoniczne, a miasto odizolowano od reszty kraju. Panika szerzyła się nie wśród strajkujących, lecz w biurze politycznym. Aparat nie wiedział, co robić. Strajk w stoczni gdańskiej, a następnie w kilkuset innych przedsiębiorstwach Trójmiasta był wynikiem działalności nielicznej grupy przedstawicieli sił antysocjalistycznych. Zaczęło się. Tak myślałem. Stopień niezadowolenia społecznego z warunków życia i pracy rósł w kraju, ale nie zakładaliśmy, że w Gdańsku. Gdańsk doświadczył Gdynia, Wybrzeże w grudniu 70 roku. Zakładaliśmy, że to jest niemożliwe, żeby jeszcze raz takie ryzyko dało o sobie znać wielkiej miary. Ale jednak. W warszawskiej centrali partii Stanisław Kania powołuje sztab kryzysowy. Jego zadaniem jest przygotowanie reakcji na strajk. Plany władz centralnych były takie, że trzeba opanować stocznię, nawet były przygotowane do tego jednostki wojskowe, milicyjne. Z morza, z powietrza, z lądu. I wcześniej określone manewry miały miejsce, chociaż inaczej były one tłumaczone. Władze chciały ten strajk opanować siłą. Ja się temu sprzeciwiłem. Gierek, ówczesny pierwszy sekretarz partii, łagodził zapędy Kani. Mówił, nie mamy środków. Zobacz, co się dzieje. Cała Polska się mobilizuje. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeżeli by to zrobili od razu, w ciągu dwóch pierwszych dni, to mogłoby to być skuteczne. Ale w tydzień później to cała północ Polski strajkowała i także w dużych miastach. Rząd nie miał innego wyjścia, jak siąść do rozmów ze strajkującymi. Trzeciego sierpnia 1980 roku, 8 dni od rozpoczęcia strajku, do stoczni przyjeżdża delegacja władz kierowana przez wicepremiera Mieczysława Jagielskiego. Czekają na nią przedstawiciele strajkujących przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w historii władze komunistyczne wybrały negocjacje zamiast represji. Kopali wcześniej niektórzy opony blachy samochodu, bo władza przyjechała. Ta, która reprezentuje tą władzę, która taki stan rzeczy decyzjami spowodowała. Kiedy przyjechał autobus, który przywiózł Jagielskiego i resztę świty,
tych autobusów nie puściliśmy na stocznię. Autobus stanął przed stocznią, a oni musieli przejść szpalerkiem, gdzie stali robotnicy specjalnie do tego powołani. Oni musieli mieć naprawdę dreszcze na plecach, kiedy przechodzili. Będziemy, że tak powiem, punkt po punkcie, po parę godzin każdy następny redagowali. Naprawdę już tu nie śpieszmy się, bo po co mamy coś nie dogadać się w czymś. OSA był uparty, miał instynkt sytuacyjny, ale na ten czas taki charakter był przydatny, biegł z prawa. Rozmawiając z nami, mógł się pan już przekonać, że nie walczymy przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, walczymy o nasze własne związki zawodowe, to się nam należy, tak samo jak i inne nasze prawa. Nasze zakłady pracy uważamy za własność narodu polskiego, ale żądamy, abyśmy byli prawdziwymi gospodarzami w zakładzie i w kraju. Rozmowy odbywają się w tym budynku i są dostępne dla wszystkich. Proces był przejrzysty, każdy mógł usłyszeć, co się działo. Ludzie przynosili magnetofony, nagrywali przebieg negocjacji, a potem przekazywali taśmy do swoich zakładów. Powstał niezależny system obiegu informacji. Wobec tego proponuję, panie przewodniczący. Demokracja bezpośrednia w dokładnym znaczeniu tego słowa. Strajkujący wiedzieli, że mają przeciw sobie jeszcze jednego nieobecnego gracza – Związek Radziecki. Na Kremlu wydarzenia w Polsce przyjmowane są źle. Powstaje specjalna komórka Politbiura do spraw polskiej sytuacji. Przewodzi jej członek Politbiura Michał Susłow, a w składzie znajduje się szef KGB Jurij Andropow, minister spraw zagranicznych Andrzej Gromyko i minister obrony Dmitrij Ustinow. Są zgodni, że strajki w Gdańsku zagrażają partii komunistycznej w Polsce, a także całemu Układowi Warszawskiemu. Polska była ważną częścią systemu obronnego układu. W wypadku wojny z Zachodem przez jej terytorium miały się przemieszczać posiłki dla wojsk radzieckich w NRD. Utrata Polski byłaby więc strategiczną porażką dla całego bloku wschodniego. Breżniew, a także przywódcy NRD i Czechosłowacji bardzo się przejmowali wydarzeniami w Polsce. Mogły podkopać ich pozycje we własnych krajach. Dlatego Breżniew i pozostała dwójka popychali polskie władze do bardziej agresywnych kroków. Potwierdzają to dane wywiadu. Na Kremlu znano tylko jeden sposób na niepokornych – siłę. W 1956 roku interwencja wojsk radzieckich na Węgrzech zdławiła rewolucję antykomunistyczną kosztem 25 tysięcy ofiar. W roku 1968 podobny scenariusz rozegrał się w Czechosłowacji, gdzie czołgi Układu Warszawskiego rozjechały próbę zbudowania socjalizmu z ludzką twarzą. Dla utrzymania komunistycznego porządku w bratnich krajach Związek Radziecki stworzył tak zwaną doktrynę Breżniewa. W tym czasie ZSRR był państwem silnie zmilitaryzowanym. Mieli broń jądrową, a także duże siły konwencjonalne, dzięki którym mogli najechać Afganistan. Nie można wykluczyć, że staruszkowie z Politbiura, przestraszeni rozwojem wypadków, wydaliby rozkaz interwencji militarnej w Polsce. 28 sierpnia moskiewska komórka rekomenduje mobilizację 3 dywizji pancernych z celem wkroczenia do Polski. Kiedy byliśmy tutaj w stoczni, kiedy docierały do nas informacje, że na redzie portu stoją radzieckie okręty, no to ludzie byli tu, niektórzy psychicznie nie wytrzymali, bo takie informacje tu przychodziły, niektórzy uciekali, to też fakt, nie?
Niektórzy popadli w nerwowe załamanie. Trzeba było ich wywozić karetką do szpitali. W Gdańsku niebezpieczeństwo radzieckiej inwazji odczuwa się najsilniej. By zmniejszyć zagrożenie, Bogdan Borusewicz dostosowuje strategię do nowych warunków. To była kwestia wyciągnięcia wniosku z Węgier. Tam się nie znalazła. Nie znalazł postulat wyjścia z Układu Warszawskiego. To był powód między innymi interwencji rosyjskiej na Węgrzech. Nie znalazł się postulat likwidacji cenzury. Ja go zmieniłem na ograniczenie cenzury. To był przykład. To była sprawa Czechosłowacji. Negocjacje są trudne i każdy postulat okupiony jest ciężką walką. Nie ustąpić nigdy. Oczywiście, roztropnie, nie głową w mur. Tylko jak nie mogę tak, to muszę zrobić inaczej. Jak nie mogę dziś, to wrócę jutro. Najbardziej pomogło nam to, że komunizm wyczerpał swoje możliwości. Tymczasem, kiedy mówiłam im o ich kantynach, gdzie można we wszystko się zaopatrzyć, począwszy od żywnościowych rzeczy, po materiały i inne rzeczy, to Jagielski patrzył na mnie i mówił, to jest niemożliwe. A jak za bardzo mocno pyskowałam, to minister Zieliński odwrócił się do mnie i powiedział, ależ ja pani dam, bo my mieliśmy pretensje, nie mieliśmy opon. On się odwrócił i powiedział, 2000 opon pani dam. Tylko niech pani to naprawdę zrozumie, że nie ma tych kanten, nie ma polityków, nie ma więźniów politycznych. Co się pani tak uparła? To oni twierdzili, że nie ma więźniów politycznych. Przez długi czas przyciągali. Nie chcieli się zgodzić na ten pierwszy postulat wolne związki zawodowe. Wobec tego ten punkt parafujmy obaj. Ja jego podpiszę po punkcie, po parę... Stawką jest przyszłość Polski, a także bezpieczeństwo strajkujących. Dowiedziałam też się, że mamy sankcje prokuratorskie. To jest tyle, że jak was, jak nie podpiszecie tych porozumień, nie dojdzie do jakiejś ugody, to was zamkną, mogą was wywieźć na Sybir, mogą was pod murem postawić, czy cokolwiek innego. Jeżeli teraz może nie doprowadzą do skutku. Muszą doprowadzić. Muszą doprowadzić, bo naprawdę to jest tylko jedna ewentualność. Nie ma innej ewentualności. Szóstego dnia negocjacji protesty ogarniają Śląsk. Górnicy, elita klasy robotniczej zdecydowali się dołączyć do strajku. Kopalnie są sercem polskiego przemysłu, a bez regularnych dostaw węgla stanie też przemysł metalurgiczny. To punkt zwrotny negocjacji. Koleje zastrajkują. To mamy dwa dni na negocjacje, dlatego że strajk kolei spowodowałby zablokowanie transportu dla wojsk rosyjskich w NRD. I Rosjanie wtedy mogliby próbować interweniować, zdecydować się na interwencję. Polskie władze chcą uniknąć rozlewu krwi i wznowić eksport węgla. W Gdańsku wicepremier i jego delegacja decydują się na ustępstwa. Sierpnia 1980 roku przeszedł do historii. Przed kamerami stacji telewizyjnych z całego świata Lech Wałęsa podpisał porozumienia z komunistycznym rządem. Po 15 pełnych napięcia dniach Polacy otrzymali prawo tworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych. To precedens w całym bloku socjalistycznym. Tych związków niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. Solidarity movement was. Solidarność została oficjalnie uznana. W radzieckim murze zjawiło się pęknięcie, które rezonowało w całym bloku. Of the Soviet Union across the Soviet bloc. Etos komunistów legł w gruzach. Ich partie nie reprezentowały już ludzi pracy, bo ci kazali im się wynosić. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie.
I mean, that was very, very dangerous. Trzy miesiące później Związek Zawodowy Solidarność został formalnie zarejestrowany przez warszawski sąd. Studenci, rolnicy, pisarze, inżynierowie. Wszystkie grupy społeczne korzystają z okazji, by stworzyć własne organizacje związkowe. W ciągu trzech miesięcy 10 milionów Polaków, 1/3 populacji, ma już legitymację. My żeśmy ciężko pracowali, wyjeżdżaliśmy do innych zakładów pracy, tłumaczyliśmy, jak zakładać związki, ale przy tym patrzyliśmy władzy nadal na ręce. To spowodowało, że oni zrozumieli, że nie jesteśmy kukiełkami, że nie jesteśmy osobami, które tak lekko puszczą. Władza nie puszczała, władza nie była zainteresowana rozwojem Solidarności. Solidarność stała się państwem w państwie. Udało jej się zaangażować niemal całe społeczeństwo. Z partii komunistycznej odpłynęła krew i system się załamał. Do Solidarności zapisała się też 1/4 aktywu partii. Moskwa i jej akolici z niepokojem patrzą, jak PZPR traci kontrolę nad krajem. Najbardziej boi się wschodnio-niemiecki sekretarz Erich Honecker. Nieodpowiedzialni Polacy nie mają lepszego zajęcia niż sprzeciwianie się władzy. Rząd NRD słusznie obawiał się, że iskra rewolucji przeskoczy granicę. W Niemczech wybuchały spontaniczne demonstracje poparcia. Niemieccy robotnicy ukuli hasło „Uczcie się polskiego”. Wschodnio-niemiecka służba bezpieczeństwa natychmiast zamalowywała slogany i zwalczała dystrybucję ulotek. Zmobilizowała rzesze informatorów, by ująć ich autorów. Wiele osób zostało aresztowanych i skazanych za szerzenie propagandy kontrrewolucyjnej. Reżim wschodnio-niemiecki reaktywował postać Marcina Lutra, z pomocą którego chciał zneutralizować Solidarność. Polskiemu katolicyzmowi przeciwstawiał niemiecki protestantyzm. Nie podejrzewałem NRD-owskich towarzyszy o taką subtelność. By ograniczyć kontakty z niebezpiecznym sąsiadem, NRD i Czechosłowacja zamykają granice z Polską. Wschodnio-niemiecka bezpieka rozpoczyna obserwację 23 tysięcy polskich obywateli przebywających na terenie NRD. W Związku Radzieckim zostają zakazane wszystkie publikacje w języku polskim. Polski sojusznik został wyrzutkiem. Po drugiej stronie żelaznej kurtyny uwaga rządów również skierowana jest na Polskę. Dla Białego Domu Solidarność staje się pionkiem w walce przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W warunkach zimnej wojny trzeba go rozgrywać z ostrożnością. Nasz doradca do spraw bezpieczeństwa Zbigniew Brzeziński prowadził nieformalne rozmowy z polskimi dysydentami. Powiedział im, że będziemy ich wspierać z maksymalnym zaangażowaniem i postaramy się zapewnić finansowanie. Nie dawaliśmy jednak żadnych formalnych obietnic. Prezydent Carter odbył rozmowy z najważniejszymi sojusznikami, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Nalegał na zrównoważenie wsparcia dla polskich robotników deklaracją, że nie podejmiemy interwencji militarnej, by nie prowokować Sowietów do podobnych działań.
Dla Związku Radzieckiego gra nie była jeszcze zakończona. Na początku grudnia 1980 roku w Moskwie odbyło się tajne spotkanie szefów państw bloku wschodniego, na którym szukano rozwiązania polskiego kryzysu. W NRD Erich Honecker postawił wojska w stan gotowości. W Moskwie powiedział swoim sojusznikom: gdy w grę wchodzi kontrrewolucja przeciw władzy robotników i chłopów, nie mamy innego wyjścia jak siła militarna. Wschodnioniemieccy komuniści próbują przekonać Breżniewa do interwencji. Biały Dom wie o tym spotkaniu dzięki swojej siatce wywiadowczej. Jednym z informatorów jest polski pułkownik Ryszard Kukliński. Pracuje dla CIA od lat 70., posługując się pseudonimem Jack Strong. W raporcie, który przesłał Amerykanom na początku grudnia, znajdują się niepokojące informacje. Pilne. Na spotkaniu Sztabu Głównego Sił Zbrojnych ZSRR przedstawiono plan wprowadzenia do Polski wojsk radzieckich, Ludowych Sił Zbrojnych NRD oraz Ludowej Armii Czechosłowacji. Mają zostać wysłane 3 armie obejmujące 15 dywizji Armii Czerwonej, 2 dywizje NRD-owskie oraz 1 dywizję czechosłowacką. W sumie 18 dywizji. Zapowiadała się powtórka krwawego scenariusza praskiej wiosny. Obserwowaliśmy ruchy wojsk radzieckich. Dane wskazywały, że inwazja nie jest już wariantem, lecz realnym planem. Soviet invasion was more than a possibility, it was a real probability. Zimna wojna może przerodzić się w gorącą. Administracja amerykańska reaguje natychmiast. Zbigniew Brzeziński ogłasza, że w wypadku radzieckiej inwazji Stany Zjednoczone dostarczą Polakom broń. Brzeziński zadziałał niesamowicie skutecznie, ponieważ nastraszył Rosjan. Ocena takiej interwencji byłaby to olbrzymie koszty, nie tylko polityczne, ale także ludzkie, dlatego że część wojska, tego Ludowego Wojska Polskiego, przeszłaby na naszą stronę. I byłaby tu wojna na szeroką skalę. Amerykański prezydent Jimmy Carter zatelefonował do Breżniewa. Takie rozmowy były rzadkością, odbywały się wyłącznie w najbardziej napiętych momentach. Carter powiedział Breżniewowi, że jeśli dojdzie do inwazji, szkody będą ogromne. Zagroził embargiem handlowym dla całego bloku socjalistycznego, co poważnie uderzyłoby w jego gospodarkę, a także odcięciem wszystkich kanałów komunikacyjnych i stosunków dyplomatycznych z państwami NATO. Carterowi udało się powstrzymać militarne zapędy Breżniewa. Dogorywająca gospodarka Związku Radzieckiego nie wytrzymałaby zachodniego embarga. Rosjanie ugrzęźli w Afganistanie i nie zachęcała ich perspektywa otwarcia drugiego frontu w Polsce. Związek Radziecki nie był supermocarstwem. W wielu miejscach pokazywały się słabości. Niewydolny przemysł, zapaść technologiczna. W Afganistanie nie dali pokazu siły i bardzo szybko stanęli wobec wyczerpującej wojny partyzanckiej. Breżniew nie wysłał wojsk do Polski. Solidarność skruszyła kolejny filar reżimu komunistycznego. Sowieci koncentrowali swoją energię na Afganistanie i doktryna Breżniewa straciła rację bytu. Kryzys w Polsce był pierwszym gwoździem do jej trumny. Jednak oddanie Polski w ręce Solidarności również nie wchodziło w grę. Moskwa zleciła ratowanie sytuacji generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu. Były minister obrony w marcu 1981 roku został mianowany premierem. W najgłębszej tajemnicy, jeszcze przed nominacją, Jaruzelski zaczął tworzyć swój plan. Wkrótce po podpisaniu porozumień sierpniowych Jaruzelski powołał tajną komórkę mającą przygotować zamach stanu.
Nie miał zaufania do wszystkich żołnierzy, więc oparł się na części dowódców, których sam zorganizował. Tajna komórka działała przy Ministerstwie Obrony, nosiła kryptonim OKO i regularnie konsultowała się z KGB. Robił to przy pomocy Rosjan oczywiście, bo plakaty obwieszczenia o stanie wojennym były drukowane w drukarni KGB. Jaruzelski oczekiwał od Związku Radzieckiego większego zaangażowania. Chciał gwarancji, że na pomoc przyjdzie mu Armia Czerwona. Doszło do spotkania na granicy polsko-radzieckiej. Rozmawiali w pociągu, jak na filmach. Rosjanie zaakceptowali plan Jaruzelskiego z zastrzeżeniem, że nie będzie interwencji. Powiedzieli, że może na nich liczyć w kwestiach logistyki, na przykład jeśli chodzi o paliwo do czołgów, ale to wszystko. Jaruzelski zrozumiał, że będzie zdany na własne siły. Komuniści zamierzali grać na wyczerpanie społeczeństwa i zastraszać aktywistów. Obcięli zaopatrzenie i w sklepach pojawiły się gigantyczne kolejki. Czasem brakowało nawet soli. Mieliśmy parę takich podjazdów, kiedy szłam ulicą i wjechał we mnie samochód. Mężczyzna mnie pchnął i nie wpadłam pod niego. Myślę, że takich zakusów było bardzo dużo. Nikt nie myślał realizować, proszę pani. No tylko było zagranie na czas, zmęczymy ich, argumenty pozbieramy, doprowadzimy do anarchii. No i to się im trochę udało. Kreml nie przestaje wywierać presji na polskie władze. Wojska Układu Warszawskiego rozpoczynają manewry Zapad 81, tuż przy granicy z Polską. Świat wstrzymał oddech. Widmo radzieckiej inwazji powróciło. Była flota radziecka, bo wypadało złożyć wizytę i taki był nakaz z centrali. I wtedy mi admirał Michajliś powiedział, sekretarzu, nie wejdziemy. My tylko mamy pokazać Polakom, że stoimy gotowi do wejścia. W takiej atmosferze rozpoczyna się pierwszy zjazd Solidarności w Gdańsku. W ciągu kilku miesięcy od swojego powstania związek stał się bardziej profesjonalny i zradykalizował stanowisko. 8 września delegaci uchwalają przesłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Ogłosili apel do społeczeństwa w całym bloku komunistycznym, mówiąc, chodźcie z nami. Komuniści przyjęli to jako prowokację. Według mnie był to niepotrzebny apel wtedy, nie? Wie pani, trzeba mieć też odpowiedzialność. Taki opozycjonista rumuński na ten apel odpowiedział listem. I ten list przejęła Ubecja w Gdańsku i dali znać do Ceauszesku, ale 8 lat więzienia dostał chłopak. Kreml odpowiada kolejnymi naciskami na Jaruzelskiego. Domaga się wprowadzenia stanu wojennego. Niedziela, 13 grudnia 1981 roku. O godzinie 6 rano Jaruzelski wygłasza telewizyjne przemówienie do narodu. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Generał wysyła do polskich miast 80 tysięcy żołnierzy, 1300 czołgów i 2000 samochodów opancerzonych. Wprowadzono godzinę policyjną i zablokowano linie telefoniczne. Polska została odcięta od świata. Wybucha 250 spontanicznych strajków, które zostają zdławione siłą. Od kul milicji ginie 9 górników. Nastroje społeczne przypominają wojnę domową. Zostaliśmy ostrzeżeni przez pułkownika Kuklińskiego, jednak uważaliśmy, że nie zrobią tego bez radzieckiej pomocy. Prezydent Reagan publicznie i jednoznacznie potępił wprowadzenie stanu wojennego. NRD-owskie media wpadły w ekstazę. Nareszcie polscy towarzysze pokazali, kto tu rządzi.
Mimo brutalnych obrazów z Polski, zachodnie rządy przyjęły stan wojenny z ulgą. Francja wierzy, że bez zagranicznych ingerencji w Polsce dojdzie do pojednania narodowego, a kraj znajdzie środki na odbudowę i odnowienie swobód. Jak sprawić, by kres systemu radzieckiego nie doprowadził do straszliwej wojny w Europie? To była obsesja Mitterranda. Z jednej strony nie chcieliśmy dolewać oliwy do ognia, z drugiej zostawiać Polski zupełnie samej. Wierzyliśmy, że system radziecki jest skazany na porażkę. Nie wiedzieliśmy tylko, jak upadnie. To wyjaśnia nasze stanowisko, które często oceniano jako zbyt chłodne. Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Schmidt jest akurat z wizytą u Honeckera, starając się pojednać rozdzielone Niemcy. Trudno mu otwarcie potępić zamach stanu. Schmidt nie wiedział, co powiedzieć. Nie chciał komentować sytuacji. Honeckerowi wyraźnie ulżyło. Myślę, że ten kryzys postawił planowane przez Schmidta negocjacje w bardzo złym świetle. Ci durni Polacy wybrali najgorszy moment. Po 16 miesiącach wolności Solidarność zostaje rozwiązana i zakazana. 15 tysięcy jej członków jest aresztowanych i internowanych, wśród nich Jerzy Borowczak. Wałęsa trzymany jest w areszcie domowym. No, udało mi się wyskoczyć z domu przez okno. I w ten sposób zaczęło się moje ukrywanie, które trwało ponad 4 lata do aresztowania. Byłam w 6 miesiącu ciąży. Zaczęły być rewizje. Przyjeżdżali do mnie, przesypywali wszystko, co miałam w szafkach, wysypowali na podłogę, chodzili po tym. Wtedy dostałam po raz pierwszy bańki, straciłam ciążę. No i dostałam nakaz opuszczenia Gdańska i zakaz podejmowania pracy w PRL do odwołania. Wszystko. Jaruzelski będzie do końca życia powtarzać, że zamach stanu uratował Polskę przed radziecką inwazją. Jej prawdopodobieństwo pozostaje do dziś przedmiotem sporów. Prowadzenie dyktatury wojskowej jest przestępstwem. No, powinien zostać skazany i ja byłem zwolennikiem tego. Znałem Jaruzelskiego osobiście. Jestem szczerze przekonany, że działał dla dobra Polski. Czuję się głupio jako demokrata, broniąc stanu wojennego. Jednak gdyby zamach stanu nie przebiegł zgodnie z planem Jaruzelskiego, nastąpiłyby krwawe i brutalne represje. Solidarność przetrwała w podziemiu dzięki pomocy organizacji z państw zachodnich. Nawet papież Jan Paweł II wykorzystywał swoje koneksje do przekazywania dysydentom pieniędzy i materiałów. Strach spowodował, że ludzie odeszli, została nas połowa. Zaczęliśmy pokazywać, wychodziliśmy na ulicę, każdą rocznicę. To oczywiście miało swoje konsekwencje, ale my żeśmy byli twardzi. Wiedzieli o tym, że z nami do końca nie wygrali. Ja wiedziałem, że rozkręcę tak daleko interes, że to im nic nie da, że to będzie gwóźdź do ich trumny, nie do mojej. I cały problem polega na tym, jak najdłużej kręcić, jak najwięcej ludziom rozdać wolność. To zabranie będzie trudne. Solidarność nie miała sił, by obalić reżim, a reżim nie miał sił, by zdławić Solidarność. W Moskwie pierwszym sekretarzem partii komunistycznej zostaje Michaił Gorbaczow. Ze wschodu wieje nowy wiatr. Polityka reform i pierestrojki będzie odczuwalna we wszystkich państwach Układu Warszawskiego.
Gorbaczow powiedział wschodnioeuropejskim przywódcom: nie będę was bronić, nie wyślę armii, by utrzymać was na stołkach. Nie wierzyli mu. Odwilż pomogła Solidarności wyjść z podziemia. Związek świętował swój powrót strajkiem. Kilka miesięcy później reprezentanci opozycji usiedli do rozmów z komunistami, negocjując zmianę systemu politycznego. Rozmowy, nazwane Okrągłym Stołem, doprowadziły do pierwszych w bloku wschodnim wolnych wyborów parlamentarnych. Pierwszym niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki. Prezydentem mianowano Wojciecha Jaruzelskiego. Kolejny raz Polska stała się przykładem dla innych państw. Wkrótce runą pozostałe dyktatury komunistyczne w Europie. Podczas demonstracji na ulicach Lipska czuło się ducha Solidarności. W 1989 roku ludzie zaczęli sobie przypominać obrazy z Polski. W pełni podpisuje się pod hasłem: wszystko zaczęło się w Gdańsku. Tak było. W 2009 roku Niemcy obchodziły 20. rocznicę obalenia muru berlińskiego. Kostki domina symbolizują upadek reżimów komunistycznych, jednego po drugim. Na zaproszenie Angeli Merkel Lech Wałęsa przewrócił pierwszą kostkę. Wersja